Witam wszystkich Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Myślę, że to już jest ten moment, kiedy możemy powolutku zaczynać. Niemniej jednak, żeby formalności stały się zadość, żebyśmy przywitali tak zacne grono, ja oddaję mikrofon naszemu dyrektorowi Katolickiego Przedszkola imienia Świętego Józefa. Przekazuję mikrofon w ręce księdza prałata doktora Jana Biedronia. Bardzo dziękuję. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drogie dzieci, drodzy Państwo, bardzo serdecznie chcę wszystkich tutaj zgromadzonych powitać. I jak poinformowała mnie pani wicedyrektor, jest to po raz pierwszy organizowany przegląd pieśni patriotycznej między przedszkolami. Prawda? A myślę, że patriotyzmu musimy się uczyć od najmłodszych lat. Nawet na wyższych uczelniach dzisiaj wprowadza się taki przedmiot, który nazywa się patriotyzmem, a więc wychowanie do umiłowania ojczyzny. I zapewne przedszkole katolickie, ale także inne przedszkola w tym duchu pragną wychowywać od najmłodszych lat, aby wszyscy, którzy żyjemy w Polsce, żebyśmy poznali historię Polski, ale przede wszystkim poznając historię Polski, abyśmy jeszcze bardziej miłowali naszą ojczyznę. Niebawem, bo w sobotę przeżywać będziemy 99. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. To jest bardzo ważna data, która wpisuje się w historię naszego polskiego narodu. Tym bardziej moja radość jest wielka, że tutaj przy parafii dzieci z różnych grup przedszkolnych i z różnych przedszkoli będą mogły wykonywać pieśni patriotyczne. Jest przezacne jury, które oceni i nagrodzi występujących, ale są także rodzice i wychowawcy tych dzieci, które dzisiaj na scenie wystąpią. Życzę, aby ten czas spędzony tutaj pomógł nam popatrzeć na naszą historię i podziękować za to, że jesteśmy Polakami. Szczęść Boże. Ja jeszcze raz chciałam bardzo serdecznie wszystkich z Państwa powitać. Chciałam powitać Was, czyli tych śmiałków, którzy dzisiaj staną na wielkiej scenie, a myślę, że jest to nie lada odwaga, kiedy dzieci 5- i 6-letnie stają przed tak szacownym audytorium. Należą się Wam naprawdę gorące brawa. Chciałam dzisiaj powitać przedstawicieli różnych tarnobrzeskich przedszkoli. Jest nam niezmiernie miło, że jesteście wszyscy Państwo dzisiaj z nami. To dla nas ogromne wyzwanie i wielka radość, że możemy Państwa dzisiaj tutaj w naszej sali parafialnej gościć. Okazja jest szczególna. Rok 2018 został określony rokiem dla niepodległej ze względu na 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Stąd nasz pomysł, żeby już teraz uświetnić ten moment, uświetnić ten czas. Stąd pomysł, żeby zorganizować pierwszy międzyprzedszkolny konkurs pieśni i piosenki patriotycznej. To takie trudne słowo patriotycznej. Jak myślicie, co to znaczy patriotycznej? Trudne słowo, prawda? Jesteśmy patriotami, więc co robimy? Kochamy naszą? Polskę. A właśnie, proszę Państwa, przedszkolaki są tak wspaniale przygotowane właśnie przez panie, które dzisiaj są z nimi, przez panie, które na co dzień pracują z dzieciakami. I te panie również serdecznie witam, jak również panie dyrektorki przedszkoli i szacowne audytorium. Chciałam przedstawić dzisiaj naszą komisję konkursową. Chciałam przedstawić panią
Annę Pintal, panią, która od wielu lat współpracuje z wieloma placówkami oświatowymi w Tarnobrzegu i która zaszczyciła nas dzisiaj swoją obecnością. Jesteśmy ogromnie zobowiązani, że będzie z nami współpracowała przy tym konkursie. Panią Ewę Lis, przedstawicielkę Radia Leliwa, która na co dzień para się muzyką, więc można ją określić jako eksperta w tej dziedzinie. I naszego księdza Piotra Sekulskiego, który również zasili grono, szanowne grono komisyjne, a który na co dzień znany jest Państwu również z tego, że muzyka obca mu nie jest. Myślę, że żeby nie przedłużać tego już i tak przydługiego wstępu, powiem tylko jeszcze jedno słowo. Wielki poeta Tolstoj, pisarz poeta, powiedział, że muzyka jest scenografią naszych uczuć, jest odbiciem naszych uczuć. Chcielibyśmy, żeby dzisiejsze spotkanie było okazją do międzypokoleniowego kultywowania, celebrowania szczególnie istotnego okresu w naszym życiu, jako społeczeństwa. Ważne jest, bo muzyka towarzyszy nam i wtedy, gdy się śmiejemy, i wtedy, gdy się smucimy, w każdej chwili naszego właściwie życia. Więc mam nadzieję, że to dzisiejsze spotkanie będzie spotkaniem, które zapoczątkuje doroczne spotkania w tak wspaniałym gronie. Dziękuję wszystkim Państwu za przybycie, a Wam teraz, w tym momencie, trzymam za Was kciuki bardzo, bardzo mocno i życzę Wam powodzenia, bo już sam fakt, że tutaj stoicie, tutaj siedzicie, jest godny podziwu. Jesteście naprawdę wspaniali i odważni. Brawa dla młodych artystów. Dzisiaj wielka jest rocznica, 11 listopada. Tym, co padli za ojczyznę, hołd wdzięczności Polska składa. I my, przedszkolaki, o tym pamiętamy i dlatego dzisiaj razem tu się spotykamy. Kiedy wiatr wieczorem w gałęziach szeleści, szumi dom staruszek, dziwne opowieści. Już niejedne schody i niejedne zakody widziałam dom staruszek, a był kiedyś młody. Tutaj przed wiekami w wielkim czarnym boże na gałęzi dębu siadał biały orzeł. I tu w cieniu dębu przed wieloma laty stał rypiarski namiot przeciwnie bogaty. Syn księcia Lecha, młody Leszek, na łowie z ojcem jeździł często. Wszyscy polanie podziwiali jego odwagę, spryt i męstwo. Pewnego razu książę z sobą dwóch rycerzy do puszczy udał się na łowy, by siły swe ze zwierzęm zmierzyć. Kiedy odpoczywali, rzekł tak do nich. Rycerze moi, patrzcie na tę ziemię, to żyzna kraina bogata i gruby po borach śpić wiesz. Ta ziemia jest piękna i szczodra, zwierzyny i ryb w rzekach wbród. I tutaj na wzgórzu wysokim zbudujemy z pni grubych nowy gród. Mądre są twe słowa, książę, panie, niech warowny gród w tym miejscu powstanie. Trąbić na powrót. Wracajmy, bo już noc się zbliża. Chwili
gdy Leszek do powrotu kazał na rogach trąbić hasło, ujrzeli na wysokim dębie białego orła gniazdo. Wtem ptak do lotu się poderwał, majestatyczny i wspaniały. W wieczornej ciszy na tle zachodzącego słońca pióra nad lasem zaszumiały. Rycerze mój, na mój honor, on znakiem Polan po wsze czasy, od dzisiaj musi już pozostać. Tle czerwonym biały orzeł, to godło kraju, w którym mieszkasz. To znak, co Polsce towarzyszy już od prastarych czasów Leszka. I tu w cieniu dębu odpoczywał, czasem żołnierz, co wędrował przez świat borem rasem. Dłonie ogniska i szumią knieja, drużynowy jest wśród nas. Opowiada staro dawne dzieje, bohaterski wskrzesza czas. O rycerstwie spod kresowych stanic, o obrońcach naszych polskich granic, a ponad nami wiatr szumny wieje i dębowy huczy las. O rycerstwie spod kresowych stanic, o obrońcach naszych polskich granic, a ponad nami wiatr szumny wieje i dębowy huczy raz. Już do odwrotu głos trąbki wzywa, alarmując ze wszech stron. Staje wiara w ordynku szczęśliwa, serca biją zgodny ton. Każda twarz się uniesieniem. Biało-czerwona flaga powiewa, wiatr lekko wieje, chylą się drzewa. Jakby składały pokłon ojczyźnie, zobaczcie sami, to oczywiste. A na fladze bień i czerwień, czerwień to miłość, pięte te czyste, pięte są nasze barwy ojczyste. Jestem Polakiem, lat niewiele, ale wyznam szczerze, kocham ten mój kraj. Polsko, ojczyzna ma miła, klękam przed tobą i całuję czule. Dotykając dłonią tobie obiecuję, będę dbał o ciebie i tradycję szanował. Piękno mowy polskiej i będę pielęgnował. Będę strzec tych granic przed wrogiem pilnował. Przysięgam, ojczyzna, dotrzymam słowa. A jak dorosnę i będę duży, zostanę żołnierzem, w wojsku będę służył. Będę chodził dumny w żołnierskim mundurze, a gdy kto mnie spyta, powiem: Polsce służę. A przez szacunek dla przyszłości, niechaj ten dzień na zawsze dla Polaka pozostanie dniem niepodległości. Czcimy pamięć tamtych dni, pokłon im składamy i hołdzie wolności Polski śpiewamy. Do hymnu! Polski, 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 Pol
po staropolsku wam dziękujemy niskim ukłonem i życzeniami. Niech polska wioska i polski taniec na zawsze będą od dzisiaj z wami. Ukłon jest nieodłącznym elementem występów artystycznych. Myślę, że naszym młodym artystom należą się gorące brawa. Ja bardzo dziękuję grupie pięciolatków. Dziękuję bardzo i zapraszam pani Jowicie Gurdak-Zuchowicz za przygotowanie naszych dzieci. A tam gdzieś z tyłu jest jeszcze pani Małgosia Zdobych, która czuwała nad kolejnością piosenek i która również dzieciaki przygotowała. Dziękuję raz jeszcze, natomiast nie mogę odmówić sobie tej przyjemności, bo w naszym szacownym gronie jest dzisiaj pan Janusz Habel, przedstawiciel Urzędu Miasta i bardzo zapraszam pana, oddam mikrofon chętnie, witamy bardzo serdecznie, dziękujemy za przybycie. Może? Proszę. Dziękuję bardzo serdecznie. Jestem zaskoczony. Także myślę, że nie będę długo przedłużał, prawda, tej wspaniałej uroczystości, ale chciałem serdecznie pogratulować pani dyrektor za pomysł, za wykonanie, za to, co w tej chwili widzieliśmy na scenie i wspaniałych aktorów i państwu oczywiście za to, że jesteście rodzicami tak wspaniałych przedszkolaków. Życzę wszystkim, abyście dzisiaj również mieli tą taką ucztę niepodległościową, żeby to święto, które będzie 11 listopada, również było na stałe w naszych kalendarzach i naszych rodzin. Dziękuję serdecznie i dziękuję za zaproszenie. No proszę państwa, mimo że w literaturze polskiej z tego, co gdzieś mi się kojarzy, padł cytat, że trzeba być w butach na weselu, u nas zgodnie z powiedzeniem, że muzyka łagodzi obyczaje i muzyka pomaga się dobrze bawić. Te buty, z tego co widziałam, buciki na scenie gdzieś tam umykały, ale właśnie o to chodzi, o to, żeby to nasze dzisiejsze spotkanie było okazją do dobrej zabawy. A ja bym już chciała zapowiedzieć pierwsze przedszkole. Pierwszym przedszkolem będzie przedszkole numer 1, z którego serdecznie już zapraszam na scenę Oliwię Czajkowską, Bartosza Oszczudłowskiego i Szymona Woźniaka. Dzieci z przedszkola numer 1 zaprezentują utwór O Polsce. Gorące brawa. Dumnie brał się pieść i zlatuje ponad chmury.
tańcem nie co dla mnie jest. Zawsze będę mieszkać tutaj. Polska ziemia cud i chleb. Tańcem nie co dla mnie jest. Zawsze będę mieszkać tutaj. Więcej blask, morza, szum. Wszystko dla mnie piękne jest. Ukochanym kraju moim. Tutaj las, jezior, blask. Każdym latem wzywa nas. Wierzchołysze, białe góry. Bo to nasz kraj, nasza ojczyzna. Językiem my, piękna polszczyzna. Polska ziemia w duszy twej. Najcenniejsza dla mnie jest. Zawsze będę mieszkać tutaj. Polska ziemia w duszy twej. Najcenniejsza dla mnie jest. Zawsze będę mieszkać tutaj. Brawa, brawa. Dziękujemy serdecznie Oliwii, Bartoszowi i Szymonowi. A kolejnym przedszkolem, które teraz nam się przedstawi, będzie przedszkole numer 17. Serdecznie zapraszamy Zuzię Krępę i Idę Wójcik. Dziewczynki przedstawią piosenkę Szara Piechota. Szary ich strój nie noszą ni srebra i złota, lecz w pierwszym szeregu podąża na bój piechota, ta szara piechota. Lecz w pierwszym szeregu podąża na bój piechota, ta szara piechota. Maszerują strzelcy, maszerują, karabiny błyszczą, szary strój. A przed nimi drzewa salutują, bo za naszą Polskę idą w bój. Idą, a w słońcu kołysze się stal, dziewczęta zerkają za płota. A oczy im dumne utkwione są tak. Piechota, ta szara piechota. A oczy im dumne utkwione są w dal. Piechota, ta szara piechota. Maszerują strzelcy, maszerują, karabiny błyszczą, szary strój. A przed nimi drzewa salutują, bo za naszą Polskę idą w bój. Nie grają im surmy, nie huczy im róg, a śmierć im po stopy się miota. Też w pierwszym szeregu podąża na bój piechota, ta szara piechota. Lecz w pierwszym szeregu podąża na bój piechota, ta szara piechota. Maszerują strzelcy, maszerują, karabiny błyszczą, szary strój. A przed nimi drzewa salutują, bo za naszą Polskę idą w bój. Gorące brawa dla dziewczynek z przedszkola numer 17. A teraz mam zaszczyt już zaprosić kolejne przedszkole. Będzie to przedszkole numer 5. Zapraszam na scenę Katarzynę Paterek, Julię Wójcik i Antoniego Gregorczyka. Dzieci z przedszkola numer 5 zaprezentują utwór Na Nowej Górze. Zapraszamy. Chłopakiem. Kochamy Polskę z całych sił. Chcemy, byś również kochał ją i ty, Ciucia na Polsku czeka. I wszystkie dzieci pojadą w nią wypoznać kraj. Ciucia popchnie daleko.
dziewczynką fajną i chłopakiem. Kochamy Polskę z całych sił. Chcemy, byś również kochał ją i ty pierwsze jest Zakopane, miejsce wspaniałe, gdzie góry i krale są. Kraków to miasto stare, niepiękny Wawel, obok Wawelu mieszka smok. Jesteśmy Polką i Polakiem, dziewczynką fajną i chłopakiem. Kochamy Polskę z całych sił. Chcemy, byś również kochał ją i ty, i ty. Teraz to już Warszawa, to ważna sprawa, bo tu stolica Polski jest. Wisła, Pałac Kultury, Królewski Zamek i wiele innych pięknych miejsc. Jesteśmy Polką i Polakiem, dziewczynką fajną i chłopakiem. Kochamy Polskę z całych sił. Chcemy, byś również kochał ją i ty, i ty. Toruń z daleka pachnie, to słodki zapach pierników kusi mocno nas. Podróż skończymy w Gdańsku, tym szarym morzem można wyruszyć dalej świat. Jesteśmy Polką i Polakiem, dziewczynką fajną i chłopakiem. Kochamy Polskę z całą sił. Chcemy, byś również kochał ją i ty, i ty. Jesteśmy Polką i Polakiem, dziewczynką fajną i chłopakiem. Kochamy Polskę z całą sił. Chcemy, byś również kochał ją i ty, i ty. Jesteśmy Polką i Polakiem, dziewczynką fajną i chłopakiem. Kochamy Polskę z całych sił. Chcemy, byś również kochał ją i ty, i ty. Dziękujemy serdecznie dzieciom z przedszkola Bociania Kraina. A teraz mam zaszczyt zaprosić kolejne przedszkole. Będzie to przedszkole numer 4. Serdecznie zapraszam na scenę Polę Różycką, Martynkę Szczucińską i Antosia Wasiutę. Dzieci przedstawią piosenkę pod tytułem Jesteśmy Polką i Polakiem. To będzie kolejna podróż. Zapraszamy. Kochamy Polskę z całych sił. Chcemy, byś również kochał.
i ty, to rum z daleka pachnie, bo słodki zapach pierników kusi mocno nas. Podróż skończymy w Gdańsku, co szarym morzem można by dalej wziąć. Jesteśmy Polką i Polakiem. Gorące brawa. Serdecznie dziękujemy dzieciom z przedszkola numer 4. A teraz zaprezentuje się przedszkole numer 13. Serdecznie zapraszam Lenę Walas, Laurę Cebulę i Alicję Giermasińską. Dziewczynki przedstawią utwór Jak długo w naszych sercach. Zapraszamy. Jak długo w sercach naszych, choć kropla polskiej krwi. Jak długo w dłoniach naszych, szabla ojczysta drży. Stać będzie kraj nasz cały, stać będzie piastu gród.
Gorące brawa. Serdecznie dziękujemy dziewczynkom z przedszkola numer 13. A teraz na scenę zapraszam serdecznie przedstawicieli przedszkola numer 18. Zaprezentują się Przemek Zioło, Hubert Zioło i Szymon Szóstak w utworze Pałacyk Michla. Pałacyk Michla, żytnia wola, bronią się chłopcy od parasola. Poznaty gryzy mają wisy, to warszawiaki, fajne chłopaki są. Czuwaj wiarodliwy ten rzeczuch, wręcz młody duch, pracując za dwóch. Czuwaj wiarodliwy ten rzeczuch, wręcz młody duch jak stan. Chłopaczek chce być ranny, sanitariuszki, morowe panny. I gdy cię kula trafi jaka, poprosisz pannę, da ci buziaka. Hej! Czuwaj wiaro i wytężaj słuch, wręcz młody duch, pracując za dwóch. Czuwaj wiaro i wytężaj słuch, wręcz młody duch jak stal. Z tyłu za linią dekowniki i tędy tura różne umrzyki gotują zupę, czarną kawę i tym sposobem walczą za sprawę. Hej! Czuwaj wiaro i wytężaj słuch, pręsny duch, pracując za dwóch. Czuwaj wiaro i wytężaj słuch, pręsny duch jak stan. Za to dowództwo jest morowe, bo w pierwszej linii nadstawia głowę. A najmorowszy z przełożonych to jest nasz Miecio w ugogolony. Hej! Czuwaj wiaro i wytężaj słuch, pręż twój młody duch, pracując za dwóch. Czuwaj wiaro i wytężaj słuch, pręż młody duch jak stan. Leje wiala, śpiewa, szkopy się złoszczą, chlew ich zalewa. Różnych sposobów się i mają, co chwila szafę nam poczuwają. Hej! Czuwaj wiaro i wytężaj słuch, pleść młody duch, pracując za dwóch. Czuwaj wiaro i wytężaj słuch, pleść młody duch jak stal. Dostają baty i co dzień się przybliża chwila, zwyciężymy i do cywila. Hej! Czuwaj wiaro i wytężaj słuch, pleść młody duch, pracując za dwóch. Czuwaj wiaro i wytężaj słuch, pleść młody duch jak stal. Gorące brawa dla chłopców z przedszkola numer 18. A teraz serdecznie zapraszam przedszkole numer 3. Alicja Szymczak, Salomea Bator i Karolina Grodzka zaprezentują utwór To nasza ojczyzna. Popatrz na niebo błękitne, popatrz jak wiatr goni chmury. Wiosna zielenią tu kwitnie, jesień ma kolor purpury. Thanks.
niby na łąkach się złocą i karmy na ziemia żyzna, a księżyc błyszczący nocą szepcze, to nasza ojczyzna. Ziemio rodzina, ziemio ojczyzna, jesteś w powietrzu, wodzie i liściach, jest naszym domem, z szczęścia i z piękną i najpiękniejszą naszą piosenką. Ziemio rodzina, ziemio ojczysta, jesteś w powietrzu, wodzie i liściach, tyś naszym domem, szczęścia i pierką i najpiękniejszą naszą piosenką. Gorące brawa za przepiękny utwór. Ślicznie. Dziękujemy dziewczynkom z przedszkola numer 3. A teraz chciałam serdecznie zaprosić Bartosza Turbaka z przedszkola numer 6. Bartosz przedstawi nam utwór Piechota. Gorące brawa. Noszą lapazów raczary i strój, nie noszą i srebra, a i złota, lecz w pierwszym szeregu podąża na bój. Piechota, ta szara piechota, lecz w pierwszym szeregu podąża na bój. Piechota, ta szara piechota. Maszerują strzelcy, maszerują, karabiny błyszczą, szary strój. A przed nimi drzewa salutują, poza naszą Polskę idą w bój. Tu kołysze się stal, dziewczęta zerwają za płota, a oczy i dumnie ukwione są w dal. Piechota, ta szara piechota, a oczy i dumnie ukwione są w dal. Piechota, ta szara piechota. Maszerują strzelcy, maszerują, karabiny błyszczą, szary strój. A przed nimi drzewa salutują, poza naszą Polskę idą w bój. A idą, a w słońcu kołysze się stal, dziewczęta zerkają za płota, a oczy ich dumnie ukwione są w dal. Piechota, ta szara piechota, a oczy ich dumnie ukwione są w dal. Piechota, ta szara piechota. Maszerują strzelcy, maszerują, karabiny błyszczą w szary strój. A przed nimi drzewa salutują, poza naszą Polskę idą w bój. Gorące brawa dla naszego solisty, Bartosz Turbak, przedszkole numer 6. A teraz zapraszam też solistkę z przedszkola numer 12. Zuzanna Dryło zaprezentuje utwór 11 listopada. Gorące brawa dla Zuzi.
wytłumaczy. Tak to słowo bardzo ważne. Jeśli słuchać umiesz, to na pewno już niedługo łatwo je zrozumiesz. Łatwo je zrozumiesz. Uwięziony ptak nie śpiewa, a czy wiesz dlaczego? Bo nie spotkasz nigdy w klatce ptaka szczęśliwego. Uwięziony ptak nie śpiewa, a czy wiesz dlaczego? Bo nie spotkasz nigdy w klatce ptaka szczęśliwego. Czasem ktoś ci nie pozwoli cieszyć się swobodą i se mieszka bez pytania w twoim kraju z tobą. Potem bardzo się panoszy, rządzi i wymaga, wreszcie mówi, że tak lepiej, że tobie pomaga. Śpiewa, a czy wiesz dlaczego? Bo nie spotkasz nigdy w klatce ptaka szczęśliwego. Tak poznałam, zrozumiałam słowa najważniejsze. Niepodległość znaczy wolność słowa najpiękniejsze. Niepodległość znaczy wolność słowa najpiękniejsze. Gorące brawa dla Zuzi za przepiękny utwór. Zuzanna Dryło, przedszkole numer 12. Dziękujemy. A teraz zaprezentuje się kolejny solista. Będzie to Gabrysia Okoń z przedszkola numer 9. Gabrysia przedstawi utwór pod tytułem Polska. Gorące brawa dla Gabrysi. Czy to noc, czy to dzień, w kraju naszym pięknie jest. Już od morza aż po góry szczyty tak cudne są, piewam, tu mnie pręży pieć i wzlatuje ponad mury. Bo to nasz kraj, nasza ojczyzna, językiem mym piękna polszczyzna. Polska ziemia wzdłuż i wszerz najcenniejsza dla mnie jest. Zawsze będę mieszkać tutaj. Polska ziemia wzdłuż i wszerz najcenniejsza dla mnie jest. Zawsze będę mieszkać tutaj. Jezior, blask, morza, szum, wszystko dla mnie piękne jest w ukochanym kraju moim. Tutaj las, jezior, blask, każdym latem wzywa nas, wiatr kołysze białe chmury. Bo to nasz kraj, nasza ojczyzna, językiem mym piękna polszczyzna. Polska ziemia wzdłuż i wszerz najcenniejsza dla mnie jest. Zawsze będę mieszkać tutaj.
Polska ziemia wzdłuż i wszerz, najcenniejsza dla mnie jest. Zawsze będę mieszkać tutaj. Nasz kraj, nasza ojczyzna, językiem mym, piękna polszczyzna. Polska ziemia wzdłuż i wszerz, najcenniejsza dla mnie jest. Zawsze będę mieszkać tutaj. Polska ziemia wzdłuż i wszerz, najcenniejsza dla mnie jest. Zawsze będę mieszkać tutaj. Gorące brawa dla Gabrysi Okoń z integracyjnego przedszkola numer 9. A teraz serdecznie zapraszamy dzieci z przedszkola katolickiego Gabrysia Fudala, Jagoda Rybczyńska i Nikodem Osmala. Przedstawią utwór Piechota. Nie noszą lampę, cudne czary i strój, nie noszą i srebra, ni złota, lecz w pierwszym szeregu podąża na bój. Piechota, ta szara piechota, lecz w pierwszym szeregu podąża na bój. Piechota, ta szara piechota. Maszerują strzelcy, maszerują, karabiny błyszczą, szary strój. A przed nimi dziewa salutują, bo za naszą Polskę idą w bój. Bo idą, a w słońcu kołysze się stal, dziewczęta zerkają za płota, a oczy ich dumnie utkwione są dal. Piechota, ta szara piechota, a oczy ich dumnie utkwione są dal. Piechota, ta szara piechota. Maszerują wszyscy, maszerują, karabiny błyszczą, szary strój. A przed nimi drzewa salutują, bo za naszą Polskę idą w bój. I grają im surmy, nie huczy im róg, a śmierć im pod stopy się miota. Lecz w pierwszym szeregu podąża na bój. Piechota, ta szara piechota, lecz w pierwszym szeregu podąża na bój. Piechota, ta szara piechota. Maszerują strzelcy, maszerują, karabiny błyszczą, szary strój. A przed nimi drzewa salutują, bo za naszą Polskę idą w bój. Dziękujemy. Dziękujemy serdecznie dzieciom z przedszkola katolickiego i zapraszamy już ostatnie dzieci z przedszkola numer 8. Maja Łoboda, Maja Strąg i Julia Wryk w utworze Niepodległość. Gorące brawa. Niepodległość, trudne słowo, może ono znaczy coś ważnego w naszym życiu. Kto mi wytłumaczy? Kto mi wytłumaczy? Tak to słowo bardzo ważne. Jeśli słuchać umiesz, to na pewno już niedługo łatwo je zrozumiesz. Łatwo je zrozumiesz. Uwięziony ptak nie śpiewa, a czy wiesz dlaczego? Bo nie spotkasz nigdy w klatce ptaka z
bo nie spotkasz nigdy w klatce ptaka szczęśliwego. Woli cieszyć się swobodą i zamieszka bez pytania w twoim kraju z tobą. Potem bardzo się panoszy, rządzi i wymaga, wreszcie mówi, że tak lepiej, że tobie pomaga. Niepodległość znaczy wolność słowa najpiękniejsze. Gorące brawa, to już były ostatnie przedstawicielki, dziewczynki z przedszkola numer 8. 8, przepraszam, już zapomniałam z tych wszystkich numerków. Dziękujemy serdecznie dziewczynkom. Już za nami wszystkie występy konkursowe. Bardzo, ale to bardzo wszystkim wam gratuluję. Byliście naprawdę wspaniali. Pamiętajcie, że dzisiaj wygrywa każdy z was, bo to nie lada odwaga i wyczyn, i trzeba być naprawdę, mieć wielką siłę i wielki talent, żeby stanąć na tak dużej scenie, mając lat 5 lub 6. Gratuluję wam bardzo, bardzo serdecznie. Byliście wspaniali. Gratuluję wszystkim państwa, gratuluję rodzicom, nauczycielom, opiekunom, wychowawcom i paniom dyrektor przedszkoli tarnobrzeskich. I może kilka uwag porządkowych. Zapraszam teraz na krótką przerwę, na poczęstunek naszych młodych wykonawców, młodych artystów, wszystkich gości. Zapraszam do naszego szwedzkiego stołu. Natomiast komisja będzie miała teraz chwilę na zastanowienie się, co z tym fantem uczynić. Ja tak przysłuchiwałem się, bo musiałem wychodzić ze względu na inne zajęcia, ale za każdym razem, kiedy wszedłem, wszystkie dzieci śpiewały przepięknie. Gdyby to ode mnie zależało, to ja bym wszystkie dzieci nagrodził, bym powiedział, że mają pierwsze miejsca z wyróżnieniem. No ale musimy też wprowadzić takie stopniowanie. Ze względu, że jest to spotkanie między wieloma przedszkolami, to nadaje jeszcze większej takiej rangi i w związku z tym jury, które przedstawi jeszcze pani wicedyrektor, podjęło decyzję o tym, że są wyróżnieni ci, którzy pięknie śpiewali, mniej pięknie, ale również ładnie. I dlatego za chwilę będziemy wręczać nagrody, a wszystkim dzieciom i opiekunom, przede wszystkim dyrekcji, nauczycielom, wychowawcom, chcę podziękować za to, że zaangażowaliście się w to piękne dzieło, bo myślę, że wychowanie do patriotyzmu powinno nam zawsze towarzyszyć i tak jak wspomniałem na samym początku, miłość do ojczyzny, ojczyzna jest naszą matką, niech będzie wpajana od najmłodszych lat. Bardzo dziękuję za to spotkanie i proszę o głos panią dyrektor, a ja już tylko spokojnie
będę miał ten zaszczyt, żeby wręczyć nagrody, które zostały przygotowane i dyplomy. A ja swój głos, co się rzadko zdarza, oddam szanownej komisji jury, bo w tej materii, aby wyjaśnić Państwu kryteria oceny, to będą osoby najbardziej kompetentne. Ja dziękuję bardzo, jeszcze raz gratuluję, a teraz o oficjalne odczytanie miejsc poproszę mojego kolegę księdza. Najtrudniejsze w udziale mnie przypadło. Zaczynamy od miejsca trzeciego. No dobrze, bo ja bym chciał wiedzieć, kto. Fajnie. Miejsce trzecie. Za zajęcie trzeciego miejsca w pierwszym międzyprzedszkolnym konkursie pieśni i piosenki patriotycznej dla niepodległej wędruje do Gabrieli Okoń. Zapraszamy tutaj. Dlaczego kleryk Piotr czyta? Ja mógłbym sam przeczytać i wręczyć, dlatego że z wielkim poszanowaniem dla pani wicedyrektor, ale bardzo bazgrze i trudno by mi było czytać. Dlatego bardzo proszę kleryka. Serduszko. Jeszcze tutaj nagroda. I tam. Ślicznie. Miejsce drugie. Brawa, tak. Brawa, ogromne brawa. To była trudna piosenka, bardzo ładnie zaśpiewana. Dyplom za zajęcie drugiego miejsca w pierwszym międzyprzedszkolnym konkursie pieśni i piosenki patriotycznej dla niepodległej otrzymuje Zuzanna Dryło. Zapraszamy. Zuzia. Aha, ja to rybka, fajnie. Ania, gratulacje wielkie, naszym pięknym medalem i cię uścisnę pięknie, tak o. Bardzo ci dziękuję. Masz taki ciężki, uważaj, bo to jest ciężkie. Zasady, odwróć się do mnie. Miejsce pierwsze. Zdobyły dwa przedszkola, ex aequo. Poziom był bardzo wyrównany obydwu przedszkoli. No i troszkęśmy się w tym naszym koleżeństwie pokłócili momentami, ale doszliśmy do konsensusu i nie dało rady inaczej zrobić. Chcieliśmy potraktować jak najbardziej sprawiedliwie, dlatego są dwa ex aequo pierwsze miejsca. I tak, pierwsze miejsce w pierwszym międzyprzedszkolnym konkursie pieśni i piosenki patriotycznej dla niepodległej otrzymuje przedszkole numer 8. Wielkie brawa dla nich. Tu są dyplomy. Pierwsze, tak. I wręczymy im dyplomy. Julia. Jest Julka, tak? I odwróćcie się, bo zdjęcie będzie. I tam będzie zdjęcie do pani. Drugie pierwsze miejsce ex aequo w pierwszym międzyprzedszkolnym konkursie pieśni i piosenki patriotycznej dla niepodległej otrzymuje katolickie przedszkole imienia świętego Józefa. Brawo, nie, podobało się. Brawo, jeszcze raz wielkie brawa. Dowiedziało, o tak bym chciała, mogła powiedzieć, bo tam może nie do końca było tak okej w przedszkolu, tym, które teraz otrzymuję, ale ogólny obrazek zwyciężył. Bo wy macie teraz lat 5 czy 6? 6.
A ty jesteś kapitalny. Jak ty masz na imię, powiedz? Nikodem. No, byłeś taki zuch, że głowa mała. Będę obserwowała twoje poczynania. Zazwyczaj, jeszcze raz brawa dla naszych młodych zwycięzców. Zazwyczaj w takich konkursach wręcza się jeszcze wyróżnienia. W naszym konkursie będzie troszeczkę inaczej. Nie ma żadnych wyróżnień. Dlatego, że wyróżnieni są wszyscy. I wszyscy porówno zasługują na ogromne podziękowanie za ten udział, za to, za odwagę i ogromny talent, który mam nadzieję będziecie dalej rozwijali. Ja ze swojej strony pragnę ogromnie wszystkim Państwu podziękować za owocną współpracę, ale przede wszystkim podziękować mojej koleżance, pani Justynie Kogut, za ogromną pomoc w organizacji tego przedsięwzięcia i wyrazić ogromną wdzięczność naszemu księdzu proboszczowi, naszemu dyrektorowi naszego katolickiego przedszkola, który nas swoją siłą ducha wspomaga każdego dnia. I jeszcze jedną rzecz chciałam Państwu powiedzieć. Gdyby nie nasi wspaniali rodzice, którzy przez pierwszą część naszej dzisiejszej uroczystości byli z nami, gdyby nie rodzice dzieci z katolickiego przedszkola, nie byłoby możliwe ufundowanie też tak wspaniałych nagród. Bardzo Państwu dziękuję. Wyprzedzacie o pół kroku wszystkie nasze pomysły, wszystkie nasze inicjatywy i to, jak zżytą jesteśmy rodziną, jest przede wszystkim Państwa zasługą. Gdyby nie Państwo, nasza żłobkowo-przedszkolna rodzina nie funkcjonowałaby tak wspaniale. Dziękujemy. Drodzy Państwo, skoro są tutaj dzieci z różnych przedszkoli i dziękowaliśmy wychowawcom, dyrektorom, nauczycielom i dzieciom, to pozostaje nam tylko jeszcze jako gospodarzom tego spotkania zaprosić na kolejne takie spotkanie, kiedy będzie organizowane. Proszę nam nie odmawiać, będzie bardzo miło, tak jak dzisiaj. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy i chcę wszystkim na koniec Wam pobłogosławić. Powstańmy. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. W początku, teraz, zawsze. Pan z Wami. Was wszystkich tutaj zgromadzonych niech błogosławi, uświęca i prowadzi Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. A przede wszystkim organizatorom ze strony przedszkola katolickiego, gdzie wielki trud włożyła także pani wicedyrektor Karolina. Bóg zapłać, możemy nagrodzić brawami. Dziękuję.